Cześć, dziś w materiale temat, który dla niektórych może być banalny, ale dla równie wielu wcale taki nie jest, czyli instalacja systemu Windows 10. Pokażę Wam dziś krok po kroku, jak najpierw stworzyć dysk instalacyjny przy pomocy udostępnionych przez Microsoft narzędzi, a następnie jak zainstalować czysty Windows 10 na nowym komputerze bądź też na komputerze, który już wcześniej Windowsa miał. Zapraszam do oglądania. Na początek krótkie przypomnienie. Jeśli chcecie tylko przywrócić komputer do ustawień fabrycznych bez zmiany konfiguracji dysków, a komputer ma już Windows 10, jest aktualny i ma dostęp do sieci, najprościej będzie skorzystać z opcji przywracania systemu z chmury. Mieliśmy już na ten temat materiał, jest krótki i zwięzły. Odsyłam Was do niego, jeśli po prostu chodzi o powrót do ustawień fabrycznych. Jeśli jednak chcecie mieć pendrive, który pozwoli Wam zainstalować Windows 10 na dowolnym komputerze, do jego stworzenia potrzebny jest nośnik o pojemności co najmniej 8 GB oraz komputer z dostępem do internetu. Obraz można pobrać z oficjalnych stron Microsoftu i jest on dostępny za darmo. Aby pobrać obraz dysku instalacyjnego, wchodzimy na stronę pobierania oprogramowania. Link do niej znajdziecie pod tym filmem. Wybieramy opcję Pobierz narzędzie i ściągamy instalator programu Media Creation Tool. Uruchamiamy program, po chwili oczekiwania akceptujemy postanowienia licencyjne, oczywiście uprzednio je przeczytawszy. Znów chwila oczekiwania i w następnym kroku wskazujemy opcję Utwórz nośnik instalacyjny dla innego komputera. W następnym kroku możemy wybrać, jaką wersję systemu chcemy pobrać. Najlepiej nic tu nie zmieniać, wybór wersji Home czy Pro nastąpi również w trakcie instalacji, a większość dzisiejszych komputerów najlepiej pracuje pod kontrolą 64-bitowej wersji. Nie zagłębiając się w szczegóły, klikamy dalej. Teraz wybieramy, na jakim nośniku chcemy stworzyć obraz Windows 10. Osobiście zalecam pendrive, najlepiej wspierający standard USB 3.0 o pojemności co najmniej 8 GB. Instalacja z płyty DVD będzie przebiegała dużo, dużo wolniej, ale jeśli z jakiegoś powodu musimy z niej skorzystać, nie krępujcie się. My podpinamy naszego pendrive'a i klikamy dalej. Na liście napędów wskazujemy nasz nośnik, dwa razy sprawdźcie, czy jest on właściwy, wszystkie dane, jakie na nim macie, zostaną skasowane. Jeśli wszystko jest ok, klikamy dalej. Pozostaje nam czekać, aż program pobierze z serwerów Microsoftu aktualną wersję systemu i przygotuje nośnik instalacyjny. Czas na samą instalację systemu i tutaj pokażę Wam dwie opcje. I tu uwaga, jeśli na komputerze mamy jakiekolwiek dane, które są dla nas ważne, koniecznie należy wykonać kopię zapasową. Jeśli w trakcie instalacji cokolwiek zniknie, kopia nas uratuje. Złota zasada mówi, że nie ma czegoś takiego jak nadmierny backup plików. Aby zainstalować z pendrive'a nasz system, podpinamy go do komputera i uruchamiamy plik instalacyjny. Potwierdzamy chęć instalacji, cierpliwie czekamy, następnie akceptujemy postanowienia licencyjne. W następnym kroku określamy, czy chcemy wykonać czystą instalację, czy też chcemy zachować nasze pliki i aplikacje, czy tylko pliki. My wybieramy czystą instalację i klikamy dalej. Zatwierdzamy wybrane opcje i to tyle. Po chwili oczekiwania komputer uruchomi się ponownie i rozpocznie się proces konfiguracji systemu, do którego za chwilę wrócimy. Druga opcja to instalacja bezpośrednio z pendrive'a. Podpinamy naszego pendrive'a i uruchamiamy komputer. Musimy teraz wskazać, na którym napędzie jako pierwszym komputer ma szukać systemu do uruchomienia. W tym celu przechodzimy do BIOS-u. Jak włączyć BIOS albo właśnie takie menu bootowania? Cóż, to zależy od producenta. Na ekranie podrzucam Wam listę najczęściej stosowanych przez poszczególnych z nich klawiszy skrótów. Często podpowiedzi wyświetlają się także przez krótką chwilę tuż po uruchomieniu komputera. I tu pojawia się pierwsza poważna komplikacja dla wielu osób, bo co BIOS to obyczaj, każdy producent ma swój skrót klawiaturowy, który go uruchamia, każdy BIOS wygląda też nieco inaczej, ale nie ma się czego obawiać, niezależnie od wersji i wyglądu niemal zawsze można łatwo znaleźć opcję bootowania, szukamy zatem menu boot lub innego zawierającego tę frazę i znajdujemy listę kolejności, wedle której komputer wyszukuje dysków z systemem do wystartowania. Jako pierwszy wskazujemy nasz pendrive. Zapisujemy zmiany i uruchamiamy komputer. Teraz czas na instalację. Wybieramy opcje językowe, następnie klikamy Zainstaluj teraz. Następnie podajemy klucz licencyjny. Tu taka mała dygresja. Jeżeli instalujecie w ten sposób Windowsa 10 na sprzęcie, który już ze sklepu przyszedł z systemem, czyli posiadał Windowsa 10 w wersji OM,
no to nie musicie w tym miejscu wpisywać kodu aktywacyjnego, gdyż system zostanie automatycznie aktywowany w trakcie instalacji. Jeżeli natomiast macie wersję pudełkową systemu albo zakupiliście licencję elektroniczną, no to jest właśnie to miejsce, w którym należy ten kod wpisać. Klucz można wprowadzić także później, już w zainstalowanym systemie. My klikamy opcję Nie mam klucza produktu, ponieważ laptop, na którym instalujemy Windowsa, miał już wcześniej Windows 10 na pokładzie na licencji OEM i aktywuje się automatycznie. Następnie akceptujemy postanowienia licencyjne i przechodzimy dalej. Po drodze musimy jeszcze wskazać, na którym dysku chcemy zainstalować nasz świeży system. W kreatorze możemy albo wskazać istniejącą partycję, albo utworzyć nową. Ważna uwaga, instalacja systemu na danej partycji dysku wiąże się z usunięciem z niej wszystkich danych. Jeśli zatem na danej partycji mamy jakieś dane, które chcemy zachować, przypominam o kopii zapasowej, w przeciwnym razie przepadną. Instalator sam stworzy także kilka mniejszych partycji na potrzeby systemu. Wybieramy dysk, na którym chcemy zainstalować system i klikamy dalej. Po wyborze dysku instalator zacznie kopiowanie i konfigurowanie plików, a następnie komputer zostanie uruchomiony ponownie. Niezależnie czy instalowaliście system pierwszym czy drugim sposobem, teraz czas na wstępną konfigurację systemu. W kolejnych krokach kreator zapyta nas o region, język i układ klawiatury. W przypadku instalacji przez BIOS niekoniecznie, bo te dane podaliśmy już wcześniej. Następnie komputer zapyta nas o połączenie z siecią. Zatrzymajmy się na chwilę przy tej opcji. Jeśli posiadamy konto Microsoft, po połączeniu z siecią zostaniemy poproszeni o zalogowanie się na nie lub utworzenie nowego konta. Jeśli nie mamy go lub nie chcemy go zakładać, nie łączmy komputera z siecią w tym momencie. Wówczas w następnych krokach stworzymy tylko lokalne konto, do którego nie trzeba nawet tworzyć hasła. Wystarczy zostawić puste pole. Jeśli połączymy komputer z siecią, trzeba się zalogować. Oczywiście dzięki temu system będzie mógł na przykład od razu pobrać dane naszych kopii zapasowych z chmury, pobrać dodatkowe sterowniki i aktualizacje itd., ale trzeba w procesie instalacyjnym się zalogować, więc jeśli nie macie konta Microsoftu, po prostu połączcie się z siecią już po pierwszej konfiguracji. Stworzyć konto lub zalogować się na nie można w dowolnym momencie. Następnie zapytani zostaniemy o kilka opcji. Wykorzystanie rozpoznawania mowy, opcje lokalizacyjne, dane diagnostyczne, rozpoznawanie pisma i personalizowanie reklam. Tu wybór zostawiam już Wam. Po kilku minutach wszystko jest już gotowe i możemy korzystać z komputera. Jak sami widzicie, instalacja Windowsa wcale nie musi być skomplikowana i straszna. Temat tylko na pierwszy rzut oka wygląda dosyć trudno, dosyć skomplikowanie, ale tak naprawdę to jest tylko kilka kliknięć i możemy cieszyć się nowym, czystym systemem w naszym urządzeniu. Na dziś to wszystko. Jeżeli ten film Wam się podobał, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. Włączcie też powiadomienia, aby nie przegapić kolejnych naszych materiałów. Do zobaczenia.